jest już podpisana umowa na prace przedprojektowe trzeciej linii metra. 25 listopada swoje święto obchodzą tramwajarze i tramwajarki. Już jest z nami nowy Parkuj i Jedź na Żraniu. Oraz jak będzie wyglądać rejon ulicy Złotej i Zgoda, plac inwalidów, który podobno obraża. O tym nie tylko. W niedzielę, 28 listopada. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć wząż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od metra, ale Wam tylko powiem parę informacji. Dzisiaj wydaje mi się, że jest mało informacji, jak widzicie aktualnie, więc jest tutaj pokazanych kart. Mam jeszcze drugą przeglądarkę otwartą i niestety tam nie jest lepiej. Także większa z tym, zaczynamy. I po pierwsze windy. Windy oczywiście jak zawsze muszą być w formie, a mianowicie Ratusz Rosyna, Pole Mokotowskie i Rondo Daszyńskiego to stacje metra, na których jedna winda nie działa. Oraz stacja Pole Mokotowskie, gdzie jest aktualnie prowadzona modernizacja tejże windy. Jednej oczywiście tylko. Dalej mamy, no i tu się trochę dłużej zatrzymamy, trzecia linia metra. Z tego będzie film jeszcze w najbliższym czasie, zapraszamy do metra. Bo doskonale wiem, że czekacie na to, aż wam trochę opowiem więcej na temat tego, jak będzie wyglądać metro na Gocław. To jest bardzo kontrowersyjne, jeżeli chodzi o przebieg trasy. Ja sam nie jestem bardzo zachwycony tym, jak jedzie metro tam na Gocław. Tak robi zakręty i że tramwaj w teorii byłby z podobnym czasem przejazdu, a i tak trasa Łazienkowska będzie cały czas bardzo chętnym miejscem komunikacji dla osób z tamtych rejonów autobusami. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, jak będzie wyglądać metro i o tym, że umowa na prace przedprojektowe została podpisana. O tym i te prace będą polegały na tym, jak będzie budowa metra wpływać na rejony i ogólnie całe techniczne sprawy. Jeszcze tutaj faktycznie projektowania nie będziemy mieli, bo prawdopodobnie ta budowa też będzie budowana metodą projektuj i buduj, ale tego jeszcze nie wiemy dokładnie, więc zobaczymy jeszcze w czasie. No i co? Dużo nie będę tutaj mówić. Oczywiście jest metra planowana, została podpisana umowa i tutaj wykonawca na te prace przedprojektowe ma czas, uwaga, 18 miesięcy, czyli półtora roku. Co oznacza, że dopiero jakoś w 2023 roku, w okolicach marca-czerwca, dowiemy się o tym, że będą prowadzone prace projektowe. Czyli jeszcze trochę na metro na Gocławiu poczekamy. Chociaż to i tak nie jest jakoś strasznie długo. Sądzę, że sam proces budowy, jakby rozpoczął się w latach 2025 lub 2024, byłby bardzo optymistyczny. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, bo oczywiście mamy projekty. I jest tutaj trochę już wizualizacji, jak to wszystko może wyglądać. I powiem wam, no z tego będzie odcinek Zapraszamy do Metra. Bo nie chcę wam tutaj zajmować całego czasu. Dlatego pokrótce wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Są też wizualizacje wyjść. Co do designu stacji, nie jestem jakoś strasznie przekonany do tego, że to podziemie wam wygląda, jak wygląda i będzie ładnie wyglądać. No, możecie sobie tutaj zobaczyć, co nie. Ale no, zobaczymy, jak im wyjdzie. Z góry, no dosyć ciekawa, nowoczesna technika, bym powiedział. Futurystyka, jakiej Praga raczej nie widziała jeszcze w tymże rejonie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, najbardziej mnie interesują projekty, które tutaj widzicie. I niestety coś nie chce mi się załadować. No i jak możecie zaobserwować na tymże projekcie, mamy bezpośrednie wejście do hali dworcowej Dworca Wschodniego. To jest akurat na plus, zostało trochę przesunięte względem poprzedniego tutaj projektu. No i jest trochę tych wyjść. Te czerwone tutaj kreseczki to są projektowane ewentualne wyjścia. Według mnie to tutaj wyjście może nie powinno być w tym miejscu, tylko po prostu to wyjście powinno być. Ten ciąg powinien być trochę przesunięty, żeby to było lepsze dojść do przystanków tramwajowych. Ale to jest moja osobista opinia. Tutaj dobre jest wyjście bezpośrednio do autobusów. Tutaj wyjście jest niezbędne. Tutaj wyjście też jest niezbędne do węzła Warszawa Wschód. I tutaj by się przydało do nowej trasy Świętokrzyskiej, jakby było. No ale to zobaczymy. Gdy że są te wyjścia bezpośrednio tutaj do wszystkich przejść podziemnych, które są aktualnie w tymże rejonie,
I to tak wygląda, jak wygląda. Tu jest też jedna bezpośrednia winda i widać, że stacja metra znajduje się bezpośrednio w zupełnie innym rejonie niż jest tutaj środek ulicy. Jest po prostu na mniej więcej tutaj tej części parkingu i części jezdni, co oznacza, iż tramwaje prawdopodobnie spokojnie by objeżdżały ten plac budowy i mogłyby tutaj jeździć pewnie jakimś większym zakrętem i objazdem, ale dobrze, że tu by mogłyby cały czas funkcjonować. Kolejna stacja to jest stacja Mińska, tamto była stacja Dworzec Wschodni. Stacja Mińska wygląda również dobrze. Ogólnie, jakbyście patrzyli na kierunki geograficzne, tutaj jest N, także jest dosyć poprzekręcane są te stacje metra względem tego, jak są na mapie, ale no niestety w projektach tak zazwyczaj jest. Jak wygląda na powierzchni? No, możecie zaobserwować. Trochę inny kolor. No, wyjście cały czas mniej więcej w tym samym modernistycznym klimacie. Jestem ciekawy, czy tędy by nie wpadał deszcz. No, tak praktycznie. Chyba, że pomiędzy nimi będą szyby. Wtedy będzie bardzo ciężko je wymienić. Mniejsza z tym, jak widzicie, tak to wygląda. Proszę bardzo, tutaj mamy dwa wyjścia. Te dwa wyjścia są w dobrej lokalizacji całkowicie. Nie wiem tylko, czy tutaj gdzieś jest winda, pewnie tak. Natomiast tutaj z drugiej strony też są, no, minimalistyczna stacja, ale jest wszystko dobrze rozlokowane według mnie. Może tu by jedno wyjście się przydało do tego przystanku autobusowego. Tak by się w sumie naprawdę przydało. No ale nie ma, bo tutaj jest bardzo mało miejsca, mogliby po prostu przerzucić ten przystanek autobusowy gdzieś tutaj, ewentualnie coś jeszcze pokręcić, ale tutaj do centrum testów czy innych rejonów spokojnie można byłoby dobrze dojść. Idąc dalej, możemy zaobserwować, iż mamy stację metro Rondo Wietraczna. Stacja się nazywa faktycznie Rondo Wietraczna, myślałem, że po prostu Wietraczna. No wyjścia tutaj są odjechane. I niech ktoś mi powie, że te wyjścia nie wyglądają podobnie do placu Wilsona. No według mnie bardzo podobnie. Są tutaj, ta stacja według mnie jest najbardziej odjechana i w sumie dosyć dobrze, bo to będzie główny punkt przesiadkowy na całej M3, niezależnie od tego, jak powstanie, jaki będzie mieć przebieg M3, zawsze ta stacja będzie bardzo ważnym obiektem komunikacyjnym. No i tak, to wyjście wygląda jak plac Wilsona. No, trochę futurystycznie, trochę inaczej, trochę nawiązuje do M2 tutaj konstrukcją tą dolną. No, musiałbym to zobaczyć w praktyce, nawet mi się całkiem podoba, bym powiedział wam. Tu jest świetlik, to jest coś, co faktycznie jest ciekawego, to są świetliki bezpośrednie z powierzchni, gdzie jest taki jeden na stacji. Tutaj, jak widzicie, jest trochę ich, co prawda te są tylko i wyłącznie do przejść podziemnych i na przykład te świetliki są niezłe, bo w nich, w tych świetlikach ma być woda płynąca. Przynajmniej tak tutaj z opisu wyciągnąłem, więc dosyć ciekawe. No i wyjść tutaj jest właściwie co nie miara, możemy sobie policzyć, co nie mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 wyjść na tej stacji metra. Brakuje mi tutaj paru wyjść, to od razu mogę powiedzieć. Po pierwsze, nic tu nie ma. A tu sądzę, że byłby jakiś ruch. Co prawda jest tutaj to jedno wyjście i tu jest to wyjście, ale po tej stronie jezdni ewidentnie jakoś tych wyjść nie ma. Więc tu bym spróbował jakoś wcisnąć, poszerzyć, przesunąć trochę torowisko czy coś. To akurat mogliby zrobić, bo tu by się przydało jakieś wyjście, zwłaszcza, że to jest przystanek autobusowy. Dalej się tu zastanawiam, jakim cudem jest tutaj przystanek autobusowy, ale pewnie to jest tramwajowy, tylko im się literki machnęły. No i minus jest to, że na przystanki te tutaj tramwajowe nie ma bezpośredniego wyjść na każdy peron, tylko tu jest jedna winda bezpośrednio z peronu i tutaj z tych wyjść, konkretnie z tego wyjścia można pójść na przystanki. Mogliby to dopracować, żeby było on bezpośrednio na każde wyjście, bo tutaj ruch duży tramwajowy na pewno będzie. Tu jest ładne dojść na pętlę, też ciekawe, że ta pętla będzie wyglądać tak samo, przynajmniej według tego... Przynajmniej według tej wizualizacji, no ale zobaczymy, może by tutaj coś zmieniali. Cały teren tutaj wygląda o wiele lepiej, bardziej jest jakoś to ładnie zrobione. No i wyjścia są po różnych stronach ronda, żeby dało się wszędzie dojść. I ważnym też rzeczą jest to, iż jest tutaj bezpośrednie wyjście na pętlę autobusową, która będzie cały czas pełnić dosyć ważną rolę dla linii 700 i innych, ponieważ to będzie najdalej wysunięta stacja metra w tymże rejonie. Z tak dobrym połączeniem komunikacyjnym, na przykład do węzła Marsa, bo dalej metro po prostu już tam nie będzie jechać w kierunku Wawra czy Wesołej. Także tak wygląda tam mniej więcej ta stacja. Nie mamy przekroju, jak wygląda to na peronie, ale sądzę, że tam jakiejś rewolucji nie będzie w porównaniu z tym, co już widzieliśmy. Następnie mamy, tutaj mam przekręcone trochę tę wizualizację, abyście mogli sobie lepiej zobrazować, jak będziemy szli tutaj wzdłuż całej mapki, jak się to załaduje. No i proszę bardzo, będziemy szli tutaj, ciąg dalszy tej ulicy będzie
na dole, dlatego właśnie to tak pozmieniałem, żeby trochę lepiej to wyglądało. No i tu mamy ulicę Ostrobramską. Ta stacja została przesunięta, żebyście wiedzieli mniej więcej o co tu chodzi. Bo my tutaj zaczynamy robić stację tak właściwie co paręset metrów, czyli dosyć blisko. Ta stacja jest zlokalizowana tutaj, następna stacja Nowaka jest zlokalizowana tutaj i kolejna stacja jest zlokalizowana bezpośrednio pod tym skrzyżowaniem Gocław. Co oznacza, iż stacja Jana Nowaka oraz Ostrobramska są bardzo blisko tutaj od siebie. No ale no cóż, niestety tak to musiało wyjść im jakoś i zobaczymy, jak to będzie faktycznie funkcjonalne. Ale dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy dwa wyjścia po tej stronie, to jest dosyć dobrze. Tutaj północ jest w tą stronę, jakby ktoś był ciekawy. Mamy windę jedną i mamy też tutaj planowane jedno wyjście. To wyjście według mnie jest niezbędne, tutaj powinno powstać to w ogóle. Bo inaczej z tej strony, zwróćcie uwagę, że w ogóle z tej strony nie byłoby żadnego wyjścia, co jest według mnie dosyć dużym minusem. No i tu są poszczególne wyjścia, oczywiście w tych wyjściach wydaje mi się, że też są windy. Byłoby za mało, gdyby z tej strony w ogóle nie było wind. Także tak to wygląda i jest dobrze tutaj komunikacyjnie do przystanków autobusowych w tym rejonie na Ostrobramskiej poustawiane. Dalej mamy Nowaka. No i tu jest ciekawie, ponieważ ta stacja jest niedaleko w teorii od tamtej stacji. Wizualizacji wam tutaj już nie będę pokazywać, bo widzicie, że są przekręcone. One są też okrągłe, tak samo jak to ma miejsce tam na tej drugiej części. No i co my tu możemy zobaczyć? Tu możemy zobaczyć, iż poszczególne tutaj jest taki dosyć ciekawy okrąg, którym zrobił połączenie na Nowaka, by to bardzo dzisiaj pomogło tutaj z komunikacją i przejściami. No ale dobrze, niech im będzie tak jak jest. Mamy windy, przejścia na Nowaka, mamy dobrze komunikację zrobioną, jest też przejazd towarowy dookoła, więc to jest na plus. I tutaj są kolejne wyjścia, już z mniejszą uliczką. Ale co jest tutaj niesamowite i pierwszy raz coś takiego byśmy mieli w metrze, to jest ta winda. Winda jest tu bezpośrednio, na środku. Na środku skrzyżowania jest winda. Czyli wyjeżdżacie windą jako osoba niepełnosprawna lub z wózkiem lub po prostu i jesteście na środku skrzyżowania i musicie się przemieścić na lewo lub prawo i zejść, bo inaczej nie macie gdzie się przedostać. No, dosyć ciekawe podejście. No i ostatnia stacja, stacja Gocław, bo już długo mówię o metrze w sumie. To jest stacja tutaj, proszę bardzo. Ona jest pod tym skrzyżowaniem, tak jak mówiłem. My przeszliśmy z tamtej strony, jakby ktoś był ciekawy. No i możemy zaobserwować dokładnie, jak to wygląda. Mamy te wszystkie okrągłe wyjścia tutaj również. Wyjść jest dużo. Tu jest jedno ewentualne wyjście. Sądzę, że mogliby się zastanowić, ale nie jest ono jakoś bardzo niezbędne, jak przy innych stacjach. Natomiast to jest najważniejsze. To jest to, iż tutaj mamy windy na środku skrzyżowania, czyli tak samo jak na Młynowie na przykład. I to jest według mnie bardzo dobre podejście, żeby zrobić taki owoc zakazany trochę w metrze warszawskim. No i gdyby było mało tego wszystkiego, to tych wyjść jest naprawdę stosunkowo dużo i we wszystkich miejscach, gdzie chcielibyśmy. Na przystanek autobusowy jest, tu na autobusowy jest, tu na autobusowy jest, tu na tramwajowe, co prawda. To akurat na minus. Do tramwajowych trzeba będzie dygać bezpośrednio stąd, bo tramwaje są przewidziane tutaj jednocześnie. Jak widzicie, są nawet zaznaczone przystanki tramwajowe. No ale tramwaju na razie nie ma i przesiadka tutaj z tramwaju do metra miałaby tylko i wyłącznie sens, gdyby tramwaj jechał dalej za trasę Siekierkowską, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i dosyć ciekawie, i tam dalej będą tory odstawcze. Nie mamy jeszcze projektów tutaj stacji technicznej STP Kozia Górka, ale zobaczymy w najbliższym czasie, jak to będzie wyglądać. Dobrze, wracamy do głównego tematu, bo już mi się aparat przegrzewa. Dobrze, przechodzimy do kolejnych tematów, czyli do tramwajów warszawskich. Tramwaje warszawskie wspierają uczniów w szkołach zawodowych. Szkoda, że z mojej szkoły tak sobie nie można pochodzić. No ale mniejsza z tym, bo tutaj edukacja jest właśnie wspierana przez TW, a mianowicie 158 już uczniów jest tutaj wspieranych. Można tam robić praktyki dla 70 uczniów, no i jest tutaj z różnych kategorii. I uczniowie kształcą się tutaj w dwóch zawodach, czyli technik mechatronik i technik elektroenergetyk transportu szynowego. No w sumie tramwaje warszawskie to idealne miejsce na takie tej zawody. Tutaj jest też pani, która mówi, macie link do niej w opisie. I ogólnie do tej całej strony, jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć na temat tego, jak tramwaje pomagają uczniom. Natomiast tramwajarze i tramwajarki obchodzą swoje święto 25 listopada. Nie miałem niestety okazji, jak zrobić dla was specjalnego filmu z tego święta, więc przepraszam bardzo wszystkich tramwajarzy i tramwajarki, które mnie oglądają, jeśli są takie osoby, ale chyba z tego co wiem, ktoś tam jest. Natomiast
Oczywiście Wam bardzo dziękujemy za Waszą służbę na rzecz Warszawy. I Was jest naprawdę dużo. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o osobach, które prowadzą tramwaje, ale też jest o wiele więcej osób. I już Wam czytam, bo tutaj jest trochę informacji, które faktycznie najlepiej po prostu przeczytać i Wam pokazać, jak to wygląda. Jak tramwajarze pracują? By codziennie na ulicę mogło wyjechać ponad 400 bambajów, którymi każdego dnia podróżujemy. Warszawiacy. Oczywiście każdego dnia do obsługi tramwajów i do utrzymania torów zaangażowanych jest kilkuset pracowników TW, którzy pracują przez 24 godziny na dobę w czterech zajezdnych i w zakładzie naprawczym. W całej firmie pracuje ponad 3000 pracowników. No, widzicie? I ja parę osób stamtąd znam. Kim są tramwajarze? Najliczniejsza grupa zawodowa to motorniczowie, oczywiście. W tramwajach warszawskich pracuje ich około 1400 osób. Na codzienną obsługę tramwajów składa się praca wielu innych osób, w tym m.in. dyspozytorów, diagnostyków, elektryków, elektroników, mechaników, szliferów, tokarzy, ślusarzy, ekipa sprzątająca i nie tylko. Nad sprawami ruchu tramwajów czuwają codziennie również pracownicy nadzoru ruchu, ciekawi oni są, i ekipy naprawcze, które dbają o stan techniczny taboru, a także torów i sieci trakcyjnej. Na przykład w godzinach, kiedy tramwaje w tory nie jeżdżą, czyli tam godzina od pierwszej do godziny czwartej, piątej mniej więcej, właśnie są robione naprawy torowisk, bo wtedy nic po torach nie kursuje. Co prawda tam kiedyś dziewiątka jeździła w nocy, nie pamiętam, czy te kursy cały czas są, ale to jest naprawdę mały ruch i dlatego m.in. nie mamy kursów tramwajowych nocnych, chociaż może i by się przydały. Na trasie metra na przykład. No i teraz najlepsze pytanie. Kiedy tramwaje warszawskie zaczynają pracę? No, możecie się domyśleć, że oni po prostu pracują cały czas. 24 godziny na dobę. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają na miasto około godziny 3:40. Okej, dobra, to jest wcześniej niż myślałem. Co oznacza, że pora na zmianę motorniczych musi wystarczyć do pracy około godziny 2 w nocy. Ostatnie tramwaje zjeżdżają do zajezdni długo po północy, około 1:20. Przerwa wykorzystywana jest na sprzątanie i serwisowanie tramwaju. No powiem Wam, że te 2 godziny przerwy, to ja myślałem, że są większe, bo po prostu aż tak późno nie jeżdżę, albo to jest na poszczególnych liniach. Bo jak ostatnio jechałem 18 o godzinie 5 albo 4 z kawałkiem, myślałem, że to jest pierwszy tramwaj, ale jak widać, dużo się myliłem. Szkoda, że nie trafię na te wcześniejsze tramwaje. Ile kilometrów dziennie przejeżdżają bambaje? Podczas jednej zmiany motorniczej po ulicach Warszawy przejeżdża około 120 km, co oznacza, że jeden tramwaj pokonuje 250 km. W dzień tramwajarza wszyscy pracownicy tramwajów warszawskich dziękują pasażerom za wspólną podróż i za to, że jeżdżą tramwajami, bo bez pasażerów nie ma tramwajów. Czyli tak samo jak ja mówiłem w swojej szkole. Bez uczniów nie ma szkół. Ale to bardzo dobre podsumowanie. I widzimy się za rok. Może wtedy jakiś specjalny film z tramwajów warszawskich uda mi się zrobić. Oj, i tak za rok to tam się nie będzie działo. Oczywiście mniejsza z tym, nagrywam z Benowu zbyt późno, więc nie mogę wam pokazać, jak działa tutaj, gdzie jest twój pociąg na WKC. Ale to nie zmienia faktu, że mogę wam powiedzieć, iż WKTK ma specjalną ofertę dla osób niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia z Osób z Niepełnosprawnościami i 3 grudnia wszystkie takie osoby będą miały bezpłatne przyjazdy na całej trasie WKD. Trochę za jakimś poszczególnym biletem specjalnym, ale raczej nie będzie żadnych problemów. No i tak, Warszawa Wschód, czyli wracając trochę do mety, ale niekoniecznie. Przetarg na studium właśnie tego węzła jest teraz otwarty. Są 3 oferty i się żadna nie mieści znowu w przetargu. Budżet wynosi 3 440 000 polskiego golda. Natomiast najtańsza oferta jest za 3 870 000 polskiego golda. Kolejne oferty są tylko większe, czyli ponad 5,5 miliona polskiego golda, czy firma, która zaszalała i dała 6 milionów polskiego golda. Oczywiście będzie teraz tam cały proces, zobaczymy, czy miasto dopłaci, bo to i tak jest wersja okrojona całejże tej inwestycji, więc zobaczymy niestety. Parku Jedź Żerań. Mam już nawet zdjęcia, które możecie teraz zobaczyć z tego, że obiektu, ponieważ przygotowałem odcinek z tramwaju na Modlińskiej, który się niedługo też pojawi dla Was. Ale faktycznie ten parku Jedź już jest. I właściwie się dużo nie zmieniło tam na zdjęcia, które teraz widzicie. Jedyny minus, jaki według mnie tam jest, to jest to, że trzeba trochę się naspacerować
z tego parku jedź faktycznie do stacji PKP Żerań. Ale no cóż, nie wszystko trzeba mieć za jednym razem. Swoją drogą PKP Żerań mogłoby mieć chociaż jedno więcej wejście na tą stację, właśnie bezpośrednio z parku jedź pod nasypem kolejowym, bo to jedno, no to trochę mało ich. Ale dobrze, jest to 16 parking parku jedź. Oczywiście jest zielony, ekologiczny, oszczędny, szybki wjazd, szybki wyjazd i jest specjalny parking dla rowerów, który bardzo mi się spodobał, już z niego skorzystałem. No i co? Jakąś relację na zakończenie tej inwestycji z Cykutem postaramy się jeszcze zrealizować. I zobaczymy też, czy ktoś już z niego korzysta. Bo na przykład ja mogę z niego korzystać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli posiadacie się kartę miejską, warszawską oczywiście, możecie parkować na dowolnym parkingu parku jedź WTP w Warszawie za darmo. Także to jest ważna oferta, ale o tym, jak to wygląda całkowicie z taryfą, możecie sobie poczytać na stronie wtp.pl. No dobrze, to było miło, przyjemnie, dochodzimy do nowych foteli na trasie. Powiem wam tyle, że na większej ilości linii teraz kursują, nie miałem jeszcze z nimi styczności, no ale jakoś mi się nie podoba ich design. Mam nadzieję, że to nie wypali i że będziemy mieli stare krzesła, bo z zabytkami, które mamy aktualnie i starówką i tak dalej, o wiele bardziej mi się podoba design niż takie szare bóle bez niczego. No hello, no. Jesteśmy w stolicy, mamy mieć prestiż siedzenie, a nie jakieś plastik. Dobrze, kolejna informacja to drzewa na Świętokrzyskiej już mają panele fotowoltaiczne zamontowane na dale. Oczywiście nie panele fotowoltaiczne, a takie domki, aby jakby się soliło, to żeby w drzewa nie poszło. No i bardzo dobrze, jest to montowane od ZDM-u. Kolejna informacja to została podpisana umowa na kolejny most. Tym razem to jest most pieszo-rowerowy na Pragę. Okej, czekajcie, bo ja się zastanawiam. Czyli tym mostem pieszo-rowerowym, tą kładką, nie będziemy mogli dojść na Śródmieście. Okej, rozumiem, ZDM. Most pieszo-rowerowy na Pragę. On jest jednokierunkowy. Jednokierunkowy most. Tego jeszcze nie grali. No i most południowy. Na przykład możemy zobaczyć, że jest najdłuższy, bo on ma ponad 1,5 km i żaden inny most nie ma aż takiej długiej długości. Most imienia Malic Podolskiej Kili, czyli północny, jest też dosyć długi, ale to jest około połowa mostu południowego i to jest właśnie 795 metrów. Słynną ciekawostką jest to właśnie, że te ostatnie mosty tego są takie długie, ponieważ tam Wisła jest wiele szersza i tam jest mniej to wszystko zabudowane, inaczej są wały poprowadzone. I dlatego te mosty też są dłuższe faktycznie. Też zdziwiłem się, że Grota jest aż taki długi. Znaczy to jest dla mnie krótki most. No i ta kładka ma 452 metry, jak tutaj widzicie na złączonym obrazku. Czy mam jakieś inne zdjęcia? A, no ogólnie jak wspaniałe to są te mosty, no to mniej więcej wiecie. Dobrze, tak wygląda. No i kolejne informacje na temat tego, jak będzie wyglądać Warszawa. A mianowicie, tak zmieni się rejon ulicy Złotej i Zgoda. Konkurs został rozstrzygnięty, pokażę wam pokrótce, jak wyglądają zdjęcia i rysunki. Bardzo mi się podoba to wszystko. Jestem za, po pierwsze, tym rejonem tutaj. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W końcu jakoś tutaj po zielonemu to wygląda o wiele lepiej. Następnie mamy tutaj, ogólnie na tych wszystkich wizualizacjach możecie zobaczyć, że właściwie samochody wstępu do Warszawy nie mają, ale to taka moja osobista opinia na temat tego wszystkiego. No jest tu bardzo dużo zieleni, wygląda to pięknie, futurystycznie. Nie będę się pytać ponownie, gdzie mieszkańcy mają parkingi, bo jak zawsze pewnie nie dostanę odpowiedzi. Ale wygląda to całkiem nieźle i liczę na to, że tak jak mam na pierwszym zdjęciu, którego wam pokazałem, faktycznie tak to wejdzie. Pierwsze zdjęcie jest chyba najlepsze i najmocniejsze, tego zostawiłem wisienkę na torcie na sam koniec, jeśli by się załadowało. No dobrze, załadowało się. No i tak to wygląda. Tutaj jest po prostu pomysł, aby wywalić całkowicie przejazd podziemny pod ulicą Marszałkowską, ulicy Złotej. Według mnie to nie jest zły pomysł, bo w sumie on jest tak rozwalony, że właściwie się po nim nie jeździ. No ale na pewno pomaga mieszkańcom, głównie mieszkańcom przejazd, no ale jakby go usunęli, to w sumie kto tam by zauważył, na pewno nie mieszkańcy. Więc by tutaj wywalili, postawili park, oczywiście z żadnych samochodów by tu już nie było, przecież to jest najgorsze co może być. I faktycznie według mnie to o wiele lepiej wygląda, ale moją tutaj uwagą jest to, że zamiast zbiornika detekcyjnego, który miałby być tutaj na wodę pod tym wszystkim, byłby jakiś parking podziemny dla mieszkańców. Oczywiście płatny tak samo dla mieszkańców, jak strefa na parkingach niestrzeżonych, bo
Inaczej to wszystko nie ma sensu i jest za drogie. Dobrze, kolejna informacja to nowe Aleje Jerozolimskie. Umowa została podpisana na projektowanie i zostało rozpoczęte, czyli te małe, wąskie i tak dalej. No zobaczymy. No i na koniec jeszcze parę informacji, czyli dzisiaj ulica Powstańców Śląskich i Górczewska mają dobre zmiany, konkretnie Powstańców Śląskich jest zamknięta. Tak to wygląda na załącznym obrazku, tam jest dalsza praca związana z budową metra. Bardzo tak to wygląda. No dosyć niezłe objazdy, już jechałem dzisiaj, czyli dla Was to było wczoraj w sobotę. 112, niezłe zakręty tutaj robi. No i tutaj, tak jak mówię, po prostu ulica Górczewska, tam musi mieć całkowicie wymieniony asfalt, bo jeszcze w części asfaltu można było zaobserwować torowisko stare, te, które było tutaj pozakrzywiane i jeździło dosyć mocno na okrągło. Dobrze, no i parę informacji jeszcze na koniec, czyli Rada Dzielnicy Ochota przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do ZDM-u o likwidację buspasa na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. Zdaniem radnych ten buspas powoduje korki. Ja moim skromnym zdaniem stwierdzam, iż tamtędy często jeżdżę i autobusem prawie nigdy tam nie stałem w korku, więc bardzo chętnie mogą tam zlikwidować tego buspasa. I jeszcze jest takich parę miejsc, gdzie moglibyście też to zrobić, tak uczynić sprzęt i tak dalej. Tam też można byłoby to wszystko usunąć. No dobrze, no i oczywiście ZDM odpowiada, że no nie, to on tam powinien być, to jest bardzo dobre, że on tam jest. I w ogóle wasze argumenty są bezpodstawne. A mało tego, na sam koniec stwierdzi, że i tak to nie od niego zależy, tylko od ZDM. Więc zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Jeszcze informacja dość ciekawa, a mianowicie ścieżka rowerowa. To jest ciekawe. Projektowany przebieg trasy rowerowej od ulicy Kolicjana do Kocjana do parkingu Parku Jedź Metro Młociny. Jedna moja uwaga, żeby ta ścieżka rowerowa była przedłużona bezpośrednio do jakiegoś ciągu rowerowego. Dalej jest przy tym Metro Młociny. W dużym skrócie Was tajemniczę, o co tu właściwie chodzi i co tu tak się właściwie wydarzyło. Głównie chodzi o to, aby ścieżka rowerowa powstała na tej trasie dla osób wzdłuż linii kolejowej, czyli wzdłuż trasy hutniczej. Bardzo dobry pomysł, jestem za tym. Tutaj działania są prowadzone już tutaj na styku gminy Stare Babice i Bielan. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja bym był za, bo tutaj akurat w tym rejonie czasami jeździłem na moim monocyklu. I przy okazji można podłączyć parę ścieżek rowerowych. No i ten objazd, tutaj jest bardzo mało miejsca w tymże rejonie na ścieżkę rowerową, ale jest bardzo duży ruch rowerowy. Więc jakby rowerzyści mogli tędy pojechać i ominąć to wszystko, byłoby według mnie perfekt. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I na pewno by to nie był zły pomysł. Aktualnie tam trwają prace z chyba podziałem terenów, bo nie wszystko niestety należy ani do jednej, ani do drugiej gminy. Część to są tereny prywatne. No i to jest wzdłuż linii kolejowej, więc tam też trochę trzeba byłoby pokombinować. Zobaczymy, jakim wyjdzie. Trzymamy kciuki. Powiem tyle. Co sądzicie wy o tym? Napiszcie w komentarzach. No i jeszcze tu mamy plac inwalidów do likwidacji. Plac inwalidów do likwidacji. No, powiem wam tyle, no. No po prostu tak dla zabawy trochę o tym wspominam. A mianowicie Rada Kobiet powołana przez naszego prezydenta stwierdziła, iż to jest obraźliwa nazwa, czyli Plac Inwalidów na Żoliborzu. No niech im będzie. I przeczytam zakończenie tego artykułu. Według słownika języka polskiego słowo inwalida to człowiek, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Ten plac inwalidów powstał w 1923 roku jako jeden z dwóch obok placu Wilsona centralnych punktów powstającego wówczas Żoliborza. Nazwa placu nawiązuje do troski, jaką po odzyskaniu niepodległości Polacy otaczali weteranów I wojny światowej i odnosili się bezpośrednio do Domu des Invalides, kościoła inwalidów, zbudowanego w latach 1677-1706 w Paryżu. Podobnie jak warszawski grób nieznanego żołnierza, nawiązuje do swojego starszego francuskiego odpowiednika. No to, że do francuskiego obchodzi, to już jak dla mnie jest trochę minus, ale no bez przesady, to jest kawałek historii. No i najważniejsza informacja, czyli zdaniem językoznawców, nie ma w niczym obraźliwego w słowie inwalida. Słowo to było kojarzone z opieką nad weteranami wojennymi w swoimże czasie. Także tak to wygląda. No,
Ja tylko liczę na to, że plac inwalidów przetrwa tą batalię, bo to by było trochę strat dla Warszawy. No i parę jeszcze informacji na koniec, czyli sondaże. Sondaże oczywiście zawsze muszą być. W tak długim mniejsza z tym, to nie wiem, chyba podziela na dwie części ten mniejsza. Oczywiście bez przesady. No i tak, sondaże. Czy podobają się wam te nowe siedzonka w autobusach? Jestem pod wrażeniem, że aż 32% z was stwierdziło, iż tak. No dobrze, możecie się ze mną nie zgadzać, każdy ma swoją własną opinię. Na nie stwierdziło 36% z was, bardzo dobrze. I nie wiem, stwierdziło 23% z was. Jeszcze jeden sondaż był, czyli czy w Warszawie powinna powstać kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę. Tu mi się wydaje, że już raz tą ankietę robiłem i ten sondaż, ale no mniejsza z tym. No co tu mamy, na 479 głosów większość z was, czyli aż 76% stwierdziło, iż tak. Na nie 19%, na nie wiem 5% i z komentarzami tej części z was się faktycznie też zgadzam, że ta kładka jest potrzebna albo przydałaby się w tymże rejonie. Ładnie wygląda, na pewno dopełni bulwary, dla turystów będzie świetną atrakcją turystyczną i połączy nam też po prostu te dwie części bulwarowe. Jednakże przy aktualnym budżecie miasta mogliby po prostu porobić więcej ścieżek rowerowych i podomykać niektóre trasy, niż robić tą kładkę. Chociaż i tak wyszło trochę taniej, to i tak mogliby się tym lepiej zająć. Tak według mnie. I według was, części z was. Dobrze, to było na tyle z tego mniejsza z tym. Bardzo długie mi wyszło, jest pół godziny dla was trwa, głównie tego, że o metrze długo gadałem na początku. Macie rozdziały, więc możecie sobie przeskakiwać na wszystkich odcinkach mniejsza z tym. Jeśli ktoś z was nie widzi rozdziałów, to trzeba wejść na dół w opisie, też są poszczególne odpowiedniki. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, bo jak mu się spodoba. No i do zobaczenia sztuce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro, jeśli się uda, będzie tramwaj kierunek Kasprzaka z dokładnym projektem i pokazaniem, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast następnego dnia pojawi się metro na Brudnie. I później na przestrzeni tygodnia będziecie mogli sobie poglądać jeszcze więcej z metra na Brudnie, bo mało go było, więc czas trochę to nadrobić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W kolejnym mniejszym z tym, ale już krótszym. Cześć!